Cześć, dzisiaj zapraszam na puszysty sernik. Blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia wykładamy herbatnikami. Osobno przygotowane białka i żółtka. Żółtka zostawiam na boku, a białka ubijam na sztywno i dodaję stopniowo cukier. Do ubitej piany dodaję stopniowo cukier i miksuję do jego rozpuszczenia. Śmietanę kremówkę ubijam na sztywno z cukrem pudrem. Do sera dodaję 3 budynie oraz żółtka i razem wszystko mieszam. Do sera dodaję kremówkę mieszam delikatnie. Następnie do sera i kremówki dodaję ubite na sztywno białka z cukrem. I całość delikatnie mieszam. Do połączenia wszystkich składników. Na wcześniej przygotowaną blaszkę z herbatnikami wylewamy naszą masę serową. Do sernika można dodać również rodzynki, skórkę z pomarańczy. Ja nie dodawałam nic, dlatego że bardziej lubię, kiedy jest gładki, bez niczego. Tak przygotowany sernik wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 50 minut.
upieczony sernik pozostawiam w uchylonym piekarniku do wystygnięcia. Zimny sernik możemy polukrować, posypać cukrem pudrem lub polać czekoladą. Ja zostawiam go w takiej formie, bo w takiej najbardziej lubimy. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i łapek w górę. Tak prezentuje się w środku.